Logistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pielęgniarstwo, a także jazz i muzyka estradowa oraz prawo i komunikacja biznesowa w języku rosyjskim – te kierunki najbardziej przypadły do gustu tegorocznym maturzystom. W sobotę 5 lipca na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończył się pierwszy nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia. W pierwszej rekrutacji dokumenty złożyło prawie 2000 kandydatów. Nie na wszystkich kierunkach limity zostały wypełnione, natomiast są kierunki, na których jest po kilku kandydatów na jedno miejsce. W takiej sytuacji jest m.in. logistyka, tegoroczna nowość na naszej uczelni. Wydział Ekonomii i Zarządzania otworzył w tym roku nowy kierunek logistyka i widzimy, że cieszy się dużym powodzeniem, zainteresowaniem. Zgłosiło się już ponad 200 osób. Zakładaliśmy limit przyjęcia około 90 osób. Zwiększamy ten limit przyjęć, żeby jak najwięcej osób przyjąć. Z nowych kierunków kandydaci równie chętnie wybierali dziennikarstwo, komunikację biznesową w języku rosyjskim oraz prawo. Niemal wypełniliśmy limit, jeżeli chodzi o prawo, a nie był on wcale mały, bo 150 miejsc przygotowano na studiach stacjonarnych. Na czele listy najbardziej popularnych w tym roku kierunków nie zabrakło także tych, które od lat są oblegane przez kandydatów. Pielęgniarstwo, filologia angielska, informatyka. Problemów z naborem także i w tym roku nie miał jazz i muzyka estradowa. Jest to dość elitarny kierunek, ma bardzo niewielki limit i jesteśmy jedyną chyba uczelnią, która ten kierunek, poza Akademią Muzyczną w Katowicach, która ten kierunek prowadzi na studiach dziennych. Na kierunkach, na których zostały jeszcze wolne miejsca, drugi nabór zostanie ogłoszony po 15 lipca. Natomiast na tych, które w pierwszej rekrutacji wypełniły limity przyjęć, miejsca mogą zwolnić się na początku sierpnia. Nasi kandydaci, jak zawsze, jak każdego roku, jak wszędzie, składają dokumenty na kilka uczelni, a nawet jeżeli składają tylko na Uniwersytet Zielonogórski, to na kilka kierunków, no, żeby się zabezpieczyć. Doświadczenie uczy nas, że właściwie praktycznie na każdym kierunku zwalniają się wolne miejsca. Dodajmy, że nadal trwa rekrutacja na studia dzienne drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne. O przyjęcie na te studia można ubiegać się do połowy września. Przyjmowane są także podania na studia podyplomowe, a w drugiej połowie lipca ruszy nabór na studia doktoranckie.